skąd pomysł na nagranie piosenki dla maturzystów? Genialny pomysł, żeby nagrać piosenkę dla maturzystów, wymyślono w redakcji Głosu Szczecińskiego. Głos Szczeciński przez radio gdzieś dotarł do mnie, żebyśmy to jakoś z moimi muzykami zebrali do, przepraszam za wyrażenie, kupy. I w związku z tym siedzimy i pracujemy nad tym. Kto bierze udział w projekcie? Bierze, jak widać za szybą, cała masa moich dobrych znajomych i przyjaciół muzyków, przede wszystkim Beatka Andrzejewska, bierze Maciek Cybulski, Szymek Orłowski, bierze Krzysiu, bierze Kaziu na bębnach, Krzysiu gra na saksofonach. Także absolutnie czołówka muzyków młodego pokolenia w tym mieście. Muzycy ze Szczecina, dla maturzystów także ze Szczecina. Exactly. Dzisiaj powstaje utwór, kiedy mniej więcej będziemy mogli go usłyszeć? To nie jest tak, że dzisiaj powstaje utwór, bo utwór powstał w roku 1921 czy 2. A my to, co robimy, robimy taką bardzo swingującą, taką, jak to oni sobie nazywają, muzycy ciuchcie, czyli muzykę, która jak jedzie jak pociąg do przodu, z premierą na piątek, czyli piątek będzie, prawda, 9 dzień maja. O, święto jest wtedy. Może pomoże maturzystom ten utwór, a jak wspominasz swoją maturę? Ja swoją maturę wspominam w sposób zdecydowanie, prawda, przyjemny i cudowny, gdyż ją zdałem. A co byś radził maturzystom jeszcze przed ostatnimi egzaminami? O ile lepiej nie pytajcie, co wybrać, bo to nie może pójść w mediach. Kochani, luz, potem jeszcze są jeszcze gorsze egzaminy. Dobra, ja mam zgłośnie.